Ja pierdzie. No to było bardzo mądre. No to witaj w Szwecji. Oto to jest miejscówka, od stąd wszystko się zaczęło. Tu pierwszy raz każdy gracz rozpoczyna grę. Jak sobie naciśniesz M i oczywiście otworzysz mapę, to zobaczysz, że ja już tutaj wyeksplorowałem dość troszkę, no bo tam samemu pograłem troszkę, więc tutaj mamy ten cały obszar, za który jest zaznaczony, to jest już odwiedzony i nawet jeszcze troszkę dalej tutaj w stronę innych miejscowości, których nazwy nie wymówię, aż do miejscowości o nazwie BOO. To tam będziemy za chwilkę. Co jeszcze? Takie kółeczka z mieczykami, co masz na mapie, to są maszyny, których trzeba unikać, bo te skurczybyki na przykład się nazywają jakiś tyran z wysp, albo tyran z Divks Udde, czy coś. To są WA556, to są takie potężne maszyny, z którymi ja sobie jeszcze solo nie radzę, nie wiem jak w dwójkę. Ostatnio wykorzystałem, po ciężkich bojach zdobyłem Panzerfaust i naboje do niego. No i zużyłem chyba z 7 i tak przegrałem walkę. A inne mniejsze, no to da się spokojnie załatwić. Szczególnie, że te najmniejsze mają oczywiście na plecach taki malutki zbiorniczek paliwa, także polecam tam celować, więc sobie tutaj... Tak to można poogarniać. Jeszcze dobra. Co, jak naciśniesz tą M-kę i masz, powiedzmy coś takiego, masz mapę, masz ekwipunek, no to tutaj za chwilę podejdziemy do skrzyni, to sobie tam weźmiesz, skorzystasz z broni, którą ja nazbierałem. Mam nadzieję, że będziesz ją widział, zaraz sprawdzimy. Umiejętności, no to tu się rozwija różne umiejętności, ja tam sobie troszkę rozwinąłem. Dziennik, to mamy misję, możesz mi ewentualnie powiedzieć, czy widzisz takie to samo co ja, misje główne, misje poboczne. Misje poboczne to mam troszkę już zrobione. Misje główne, na przykład od góry mapa wojskowa, tankowanie, druga mapa wojskowa, sieć bunkrów, dowodzenia, towarzysze broni, gdzie zachodzi słońce. Widzisz coś takiego? A gdzie w ogóle widzę misję? No tam jak naciśniesz M. N czy M? M, jak mapa, tak. I tam no jest i mam mapę. Mapa, ekwipunek, tam u góry masz ten taki no. Pasek. Tych mapa, ekwipunek, umiejętności, dziennik. Aha, no. I mam. Widzisz to samo, tak co ja. Misje główne, mapa wojskowa, tankowanie, druga mapa wojskowa, sieć bunkrów, dowodzenia, tylko wszystko po angielsku akurat, ale tak. Aha, no okej, okay. No tak, no ale dobra, chodzi o to, że... Dobra, to widzisz, profil, no to wiadomo, ustawiasz sobie swoją postać. No. Ważna rzecz to jest maska gazowa, która tutaj będzie. I koszulki, i spodnie powodują to, że cię mniej widać i niby jest bardziej odporny na pociski. No to, ale niektóre, nie wszystkie. To też jak będziesz zdobywał ubrania, to warto się niekiedy ubrać, bo tam, tak jak mówię, albo będziesz miał mniej widoczny, albo jakąś jedną kulkę mniej dostaniesz. A jeszcze jakiś revive, jak padniesz na przykład, cię kolega może podnieść, czy nie? No są... czekaj, to są tak... bo są strzykawki z adrenaliną, które już nie posiadam, bo zużyłem. Sam to możesz się leczyć tymi zestawami aptecznymi i taka duża apteczka, tak jak ty medykiem tam rzucasz w innych grach, to jest taka jedna duża apteczka i wtedy się lecą wszyscy, co są naokoło tego. No. Ale to trzeba zdobyć te strzykawki z adrenaliną, żeby leczyć i siebie, no i chyba kolegów. Gesty to nie wiem, nie używam. Zespół, no to jesteśmy. Wyzwania to moje zadania, to nie nas na razie nie interesuje. No widzisz, to dlatego jeszcze nie doszedłem, bo nie było mi to do niczego potrzebne, bo grałem w solo, ale to zaraz jeszcze coś pokażę. Ja do mojej broni to zbieram 9 mm i 7,62, bo akurat mam takie karabiny. A mogę ci coś przekazać? Możesz, to można ja. To wyrzucić na ziemię. Bo właśnie mam do dziewiątki. Tak jak to się robiło, momencik.
Jak tak. To robisz? Weź sobie to najpierw podnieś. Grenade! Dziękował. I inwentory, zaznaczasz jakąś rzecz lub naboje i robisz wyrzuć przedmiot i później tam ustawiasz, ile tego chcesz wyrzucić. Czy wszystko, czy połowę, czy tylko trochę, no i wyrzucasz na ziemię. Czekaj, bo mam na razie tylko equipped. Aha, czyli muszę zmienić na amunicję na przykład, tak? No, na przykład, no. I mam, nie wiem, czy to są 4 pociski, czy 4 magazynki 7,62. Raczej to jest pociski chyba na sztuki to jest. Aha, i 9 mm ammo handgun. No to tego na razie nie mam, to ci zrobię. Wyrzucam. Tak, jest i podziękował. No, proszę bardzo. To tutaj jest coś takiego jak szybka podróż, to znaczy tak jak na mapę się kliknie i można kryjówkę ustawić. I ja się tam przeniosę, spróbuj też się przenieść za mną, bo nie wiem, czy cię ściągnie za mną, chyba nie. I tak, pierwsza kryjówka to jest kościół w Iboholmentu, to ominiemy. Następna kryjówka to jest farma w Stenhadze i to kliknij dwa razy na to sobie. No spróbuj się najpierw przenieść. No znaczy on kliknie raz i tu jest szybka podróż, pisze, także ja się przenoszę. No i faktycznie mi zniknąłeś. No i okej. Okay. I teraz tak, w każdym miejscu, w każdej kryjówce powinno być coś takiego właśnie jak tutaj stół do wytwarzania przedmiotów. No czyli jak masz te właśnie dupsy typu metale, kleje, plastiki, takie rzeczy, to można będzie może coś zrobić w przyszłości. Ale trzeba mieć chyba na to jakiś sposób, tak? Jakiś no, recipe tak zwany. Tak, przepisy są. Gdzie one są? Amunicja do wytwarzania. Tu można sobie wypożyczyć rower, ale to ogólnie jest głupie, bo się trudno jeździ i robi dużo larma i jesteś zaraz zauważany, jesteś jak na widelcu. Chociaż można kawałek przejechać na akurat. No fajnie. No, dla dwóch osób. Taki tandem, tak? Tylko, że wertykalny. Chyba najpierw ty musisz na niego wskoczyć, bo właśnie mówisz, że należy do kogoś innego. Nie popisuj się. Czekaj, kolego, czekaj. Lutuję. Spoko. Zatrzymam się przy zakręcie. Tu jest wróg, więc będziesz mógł zaraz przejść chrzest bojowy. Czekaj, bo mi rower wcięło. No możesz podbiec do mnie tutaj. Dobra, stop. I teraz tak, jak będzie wróg w pobliżu, to ci się pokaże taki znacznik i będziesz widział, czy się zbliża, czy oddala. W zasadzie ta gra też polega na tym, żeby się skradać i nie zawsze trzeba podjąć walkę, to tak na przyszłość. Dobrym sposobem jest też ominięcie albo przepuszczenie wroga. Jak tam masz taki kamuflaż na sobie, a on cię nie zauważy, no to też to jest dobra też rzecz, jak przejdzie koło ciebie, nie zawsze trzeba go atakować. No ale tutaj... Ja mam wojskowe ciuchy, także to teoretycznie no, lepszy kamuflaż. No, a tutaj no to trzeba by go... Akurat tego trzeba znaleźć i musisz go ubić. Coś słyszę. W razie to go słychać, a nie widać. No.
przed nami, jest przede mną. A nie, są to dwa czasem? Dwa takie malutkie, no. No. To co, ja tego prawego. Dobra, czekaj. Okej, okay, już. No to są najmniejsze robotki, skurczybiki bardzo skoczne. To z nich chyba nic nie ma, w rzędzie lutowania. Trzeba znaleźć troszeczkę większe. Wróg. To jest... On ma zbiorniczek na plecach. No właśnie, to jest kolejny. Jeszcze jeden. Jeszcze chyba nie jest bezpiecznie. O, teraz. Także zapraszam tutaj. Tu zawsze u góry w kościele już zdążyłem zauważyć. Weź sobie tymi schodami, iść na góry. I tam po drodze powinna być chyba... Nie, może być amunicja i broń. Zazwyczaj w takich miejscach jest właśnie amunicja i broń. Tutaj pierwsze sztuce w takim kościele znalazłem. Przecież to jest naturalne wyposażenie kościołów. Tak, oczywiście. Tutaj za organami, tu zapraszam, do góry jest dzwonnica. I tam zazwyczaj u góry jest właśnie... O, tutaj jest skrzynka z amunicją. Ja mam radio polowe, chyba nawet 3 sztuki, to tu postawię jedno, jakby coś, to się tu można zawsze tepnąć do stodoły. Pokaż. Zaraz, chwilę. Muszę je przypisać do jakiegoś miejsca. No tu je położymy. I na mapie powinno się pokazać. No, mamy punkt orientacyjny gracza. Że tu można by się... podobno przemieścić. No, nie wiem, może dlatego, że jesteś... A wziąć z powrotem nie możesz, nie? Nie. Coś ja mam sztucer z tłumikiem, ja sobie zmienię. Jak się przybliżę, to go spróbuję po cichu ściągnąć. Też mam niby tłumik na tym. Widzę 2, 3, dobra. Ja będę tego z prawej. Tego jednego? Tak, tego jednego, zbiorniczek. Ty weź tutaj uszczel jednego do tego, no i trzeba później się przełączyć i być też przygotowany, że skądś jeszcze ktoś nam nadbiegnie. No. Uwaga. Chyba nam się nie udało za pierwszym razem, ale za trzecim tak.
No i tu już jest niezbadany bunkier, więc na pewno... O właśnie. O właśnie. Czekam aż wróci. Zaraz przyleci. Są te małe skaczące. Mam tego akacza, on strasznie, kurczę, jest taki niecelny, rzuca nim. Tylko ja. Dobra, i co tu się robi? Destroy. Coś trzeba podłożyć? No właśnie, nie wiem. Czekaj, jeszcze tutaj coś przeczytamy może. Pisze, zniszcz skład ogniw paliw. Tu trzeba było mieć... Ja pierdzie. To było bardzo mądre. No, poszły dwie apteczki. Ale misja zrobiona. Dwa psy. Zarzucimy flarę, zobaczymy.
Kłociu! Jest duży, rozumny. Czybiki mnie tu ranią. Pierdywanie to, albo te malutkie skaczące, albo latające. No właśnie. Małe pajączki. No to uwaga, spróbuję przeczytać, jak to się nazywa. Panzerwürmgewehr 90. Duże obrażenia, obsługa ciężka, szybkostrzelność, taka malutka karabin snajperski kaliber 50 o bardzo dużej mocy, półautomatyczny i szybki, skuteczny przeciw pancerzu. No, 50. Antymateriałowy tak zwany karabin. I co, znalazłeś drania? No, chodzi. No, to najlepiej tutaj jest. Się gdzieś zakamuflować, flary rzucić, może przyleci. No to rzucam. Chyba ma to w dupie. No to chodź tutaj. Dalej tutaj lutować. Oj, pop, coś po prawej stronie mojej. Mhm, skanuję. Widzę go. Mam go na muszce, tylko że bez tłumika. Zaraz oddamy czekamy. Pierwszy strzał w stronę tego dużego. No to poczekamy tutaj chyba aż ten se pójdzie, nie? Czy cię skanuję dalej, bo ja jestem bezpieczny. Nie, już mnie nie skanuje. No teraz. Tyłem do mnie.
Uważaj! To jest ta duża gibera? Tak, tak. Ale nic mu nie robi. Ale trzeba było, kurczę, w tym uszczelić, on się teraz nie obróci tyłem do nas. Próbuję zmienić na pancer Fausta. Uleczyć. Gdzie jest ten duży dron? Jeszcze psy lecą.
kurde, nie widzę drania. Jeszcze coś. Kurde, no to była putyczka. I w dwójkę, no lepiej. Się skupia raz na tobie, raz na mnie, a tak to zawsze mnie rozwalał. Ale popatrz, ile poszło pocisków na niego, tego drania. A nie znowu spierdziła to była, mam, czy 50 BMG Full Metal Jacket. 17 naboi. To za dla mnie, no. Wezmę i ci dam, nie? Już. Mam całe 22. Częstuj się. No i fajnie, Jinx.
świetna zmiana, nic nie daje. Koniec! Został? No pięknie. Jakiś niedobitek jeszcze coś tam. Nie wiem, jak cię mam znaleźć. To może dać ci ten. No, radio, nie? A, no, można w sumie. To by było nawet sprytne. Już moment, jak to się robi. No. Proszę. Nie, super odcinek. Oj, gaz, tutaj maska gazowa. No. W takich miejscach to zazwyczaj trzeba szybko wbiec. Albo najpierw flary, może ktoś wyleci stamtąd jeszcze. Wskakujesz tam? Po lewej stronie jest łapka, trzeba będzie. Dobra, nacisnąć i wrócić. I tak mam, i tak mi ten zdejmuje zdrowie. Tak, trzeba się będzie później podleczyć. A duży nas wykrył na zewnątrz. A co mam tam zrobić? Wejść i co? No trzeba wbiec, na pewno przytrzymać coś, co tam jest po lewej stronie, ta łapka, no i wrócić. No. I się podleczyć. Mamy zasilanko. Jak mi rąbnęło, kurde!
här, VV Hagaboda Mosten. Upplever någon slags störning på radiobandet, växlar till NMT. Vi har lokaliserat vad vi tror är orsaken till störningen. Något är kopplat till kabelskåpet i skjulet, möjligen explosivt. Det här är över vår lönenivå. Se om vi kan få in en röjare från försvaret eller något. Vi har låst skjulet och säkrar området till det. Hermelina, det är Lutad Axelsson vi får. No i wiesz co, jak tutaj jesteśmy zapisani, to ja osobiście muszę zrobić koniec, bo mnie plecy bolą. Mamy fajny punkt do następnego zrespienia się i myślę, że no w przyszłym tygodniu nie mam czasu, ale za dwa tygodnie można znowu sobie jakoś taką zrobić maratonik. Jak myślisz? Okej. Okay. To see you. Do następnego. Dzięki bardzo, fajnie było.